Spójrzmy na ten kamień. Nie, nie ten, ten po lewej. Nie, ten tamten, wyżej. O, dokładnie ten. Dla odróżnienia od tysięcy innych kamieni nazwijmy go Marian. Jego dotychczasowe życie zmieni się nieodwracalnie za 40 sekund. Wykorzystam je więc, by przybliżyć wam sylwetkę Mariana. Marian to kamień całkiem zwyczajny. Niektóre kamienie są ogromne, inne maleńkie. Są kamienie szlachetne, które robią karierę w największych sklepach jubilerskich. Jest również kamień nazębny. Równie popularny, choć zdecydowanie mniej przez ludzi pożądany. Są kamienie nerkowe, kamienie do puszczania kaczek, kamienie dekoracyjne, a nawet kamienie miasta, jak kamień pomorski. Marian nie jest żadnym z tych kamieni. Zalicza się do grupy kamieni podwórkowych i oprócz obserwacji otaczającego go placu zabaw, nie robi zupełnie nic. 40 sekund minęło. To już. Właśnie zaczyna się przygoda Mariana. Przygoda tak niesamowita, że z pewnością mógłby o niej kiedyś wnukom opowiadać. Gdyby, rzecz jasna, kamienie mogły mieć wnuki. Za półtorej minuty kamień Marian uderzy w głowę człowieka zwanego wujkiem Fryderykiem, zadając mu śmiertelne obrażenia. W ten sposób kamień Marian ze zwykłego kamienia zmieni się w narzędzie zbrodni. Wujek Fryderyk miał wybitnego pecha. Nie dość, że umarł, to zadanie wyjaśnienia okoliczności jego śmierci trafiło w ręce człowieka skrajnie nieodpowiedzialnego. Jego siostrzenica Wiktoria wybrała go, bo był najdroższy. Zresztą wszyscy wybierali go właśnie dlatego. Niewielu z jego klientów wiedziało, że mimo wielu zleconych mu spraw, detektyw nie rozwiązał żadnej z nich. Był zdecydowanie najgorszym detektywem w kraju, o czym nie omieszkano wspomnieć w jednym z brukowców. Jaka szkoda, że Wiktoria nie czytała brukowców. Nie powiem, z uwagi na renomę mojej agencji, jestem człowiekiem bardzo zapracowanym. Ale postanowiłem mimo wszystko zająć się tą sprawą. Dziękuję z całego serca. Policja podejrzewa, że wujek Fryderyk popełnił samobójstwo, ale ciężko mi w to uwierzyć. Tym bardziej, że sekcja zwłok wykazała, że bezpośrednią przyczyną śmierci było uderzenie kamieniem. Kamieniem? Kamieniem. A dokładniej, tym kamieniem. Podejrzewam, że stoi za tym ktoś z rodziny. Najprawdopodobniej jego brat, wuj Eustachy. Rozumiem, zbadam to. Tylko dyskretnie, żeby się nie zorientował. I warto by też sprawdzić kuzyna Bernarda i ciotkę Luizę, lokaja i... To może inaczej. Czy jest ktoś, prócz pani, komu nie zależałoby na śmierci wujka Fryderyka? Szczerze? Nie. Ja również nie mogłam z nim wytrzymać. W takim razie dziękuję. Natychmiast zabieram się do pracy. Za tydzień przedstawię wyniki śledztwa. Pogodzony z losem detektyw, niespodziewanie odzyskał zapał do pracy. Czy w końcu uda mu się rozwiązać sprawę? Nie jadł i nie spał, całe dnie spędzając na przeglądaniu, podglądaniu, zaglądaniu i wyglądaniu. Przede wszystkim zaś pytał, pytał i pytał. Tydzień minął w okamgnieniu. Wszyscy członkowie rodziny zebrali się przy stole w salonie zmarłego. W powietrzu unosiła się atmosfera zadumy i refleksji. Na co jeszcze czekamy? Przecież o 20:40 zaczyna się Liga Mistrzów. Ciszej! Wujek Eustachy chyba zasnął. Nic dziwnego. Siedzimy tak już z pół godziny. Właściwie po co? Przepraszam, chciałam zrobić nastrój. Do rzeczy. Napięcie sięgało zenitu. Atmosfera robiła się coraz gorętsza. Przepraszam, mógłby pan już wyjść? Kto? Ja? Tak, pan. Ciągle pan gada i gada. Skupić się nie można. Już mnie nie ma. Przepraszam, chciałem tylko zrobić nastrój. A zatem, szanowni państwo, zebraliśmy się tu wszyscy, by prawda ujrzała światło dzienne. Z przykrością muszę poinformować, że wśród nas tu siedzących znajduje się... Winny morderstwa wujka Fryderyka. Wszyscy o tym wiemy. Robiliśmy nawet zakłady. Ja obstawiam lokaja. Przepraszam? Wybacz, Janie, to nic osobistego. Po prostu w kryminałach zawsze winny jest lokaj. Proszę o ciszę! No, już lepiej. Będę się streszczał, też chciałbym obejrzeć Ligę Mistrzów. Pan Fryderyk Lubicz miał wielu wrogów. Przed śledztwem nie spodziewałem się, że aż tak wielu. Zdziwiony? Przecież jest zadłużony u wszystkich naszych znajomych. Wyrzucono go z każdego wesela, na jakim był, wliczając w to jego własne. Karmił naszego psa mydłem. Zatrudnił się w ZUS-ie tylko po to, żeby obniżyć emeryturę sąsiadowi. A więc wszyscy tu zgromadzeni? Mieli motyw. Ale kto zabił? Otóż wy wszyscy
Powiadomiłem już odpowiednie organy, więc nie bójcie się. Znajdzie się dla was odpowiednie miejsce w celi. Jak do tego doszedłem? Od początku protokół sekcji zwłok wydawał mi się podejrzany. Raz pierwszy widziałem samobójcę, który najpierw wypija potrójną porcję trucizny, potem odkręca gaz w kuchni, a na koniec na pewności zabija się kamieniem. Muszę przyznać, że sprytnie to rozegraliście. Gratuluję zwłaszcza tobie, Victorio. W całym mieszkaniu podłożyłaś tyle odcisków palców wuja Eustachego, że można by go oskarżyć o wszystko, co wydarzyło się w domu przez ostatnie 40 lat. Szkoda, że nie mogłaś wiedzieć o monitoringu, który wujek Fryderyk założył w swoim domu. Zresztą wujek Eustachy też wplątał się w tę grę, zostawiając włączony gaz w kuchni. Choć to akurat mógł być tylko przypadek. O monitoringu wiedzieli z kolei Bernard i ciotka Luisa, dlatego dla niepoznajki przez cały czas przybrani byli w strój lokaja i pokojówki. Z kolei prawdziwy lokaj dla niepoznaki przebrał się za Victorię. Żeby było ciekawiej, wszyscy przebywaliście w domu wujka Fryderyka w tym samym czasie, choć żaden z was się ze sobą nie spotkało. Ostatni raz tak bawny film oglądałem w 97 roku. A wszystko zaczęło się od tego kamienia, którym, że tak powiem, zabito wujka Fryderyka po raz pierwszy. Tak oto upadł klan Lubiczów. Ty zdrajco! Kto wynajął tego detektywa? Kto mu tak mało zapłacił? Za pół godziny mecz. Myślicie, że wreszcie będzie telewizor? Ładnie to pan rozegrał, muszę przyznać. To panu należą się słowa uznania. Pierwsza rzędna śmierć. Oszukał pan nas trzech lekarzy, kilku urzędników. Aż się boję pomyśleć, ile to pana kosztowało, panie Fryderyku. Czasem warto dać młodzieży lekcję, której nie zapomnę. Ale i tak za chwilę wyjdą z aresztu, prawda? Ma się pan dobrze, dostali za swoje. Tak, choć wie pan, fakt, że jestem martwy, ma swoje plusy. Nie muszę na przykład płacić podatków. Może jeszcze trochę poczekam. No ale mam jednak wątpliwości. Czy pomogłem panu naprawić rodzinę, czy na pana polecenie ją zniszczyłem? Może faktycznie jest pan złem wcielony? Może nie powinienem był ruszać tej sprawy? Od godziny bawię się kamieniem i zadaję sobie pytania. Tyle pytań, żadnych odpowiedzi. Zna pan przysłowie: kto pyta, pobłądzi? Chyba raczej nie błądzi. Jak pan woli. Ja tam swoje wiem. To może chociaż powie mi pan, o co chodzi z tym kamieniem. Miał swoją rolę w całej sprawie, ale co dalej? Pewnie w życiu zwykłego kamienia podwórkowego już nic więcej się nie wydarzy. Kamień,